Aleksandra Rybińska. Witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczniemy od tematu, no, który zajmuje w tej chwili całą Unię Europejską, zajmuje także i nas, a mianowicie decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie relokacji uchodźców według kwot. I tutaj zaczniemy od niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung, to lewicowy dziennik z Monachium, który pisze pod tytułem Poza prawem o tym, jak zareagowały Polska i Węgry na tą decyzję ETS. I publicysta dziennika Heribert Prantl pisze, że są grzechy śmiertelne, wykroczenia i przestępstwa, a reakcja premiera Węgier Viktora Orbana na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zalicza się do grzechów śmiertelnych. Węgry, pisze Prantl, podobnie jak Polska, tak naprawdę wyjęły się spod unijnego prawa i nie jest to już nawet obraza, nie jest to nawet już bluźnierstwo, ale jest to po prostu atak na sam rdzeń Europy, czyli na podstawy Unii Europejskiej, jak i na jej raison d'être, co jest w języku francuskim i oznacza rację bytu. No i dlatego publicysta Süddeutsche Zeitung uważa, że należałoby rozpocząć tą procedurę sprawdzenia praworządności z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, także wobec Węgier, i najlepiej prowadzić te dwie procedury, wobec Polski ona się już toczy, równocześnie, a tak, aby Węgry i Polska nie mogły wzajemnie składać weta w Radzie Europejskiej i zatrzymać tym samym tą procedurę i jakby nie dopuścić do zasądzenia sankcji. No, według Prantla sytuacja staje się coraz bardziej poważna, jeśli chodzi o Polskę i Węgry, i dlatego Unia powinna zareagować wreszcie poważnie. No i tutaj Prantl podchwytuje to, co już pisała jego gazeta zresztą wcześniej, że jednorodne społeczeństwo, jakiego chcą Orban i Kaczyński, po prostu w dzisiejszej Unii Europejskiej nie może mieć miejsca. I przechodzimy do francuskiego dziennika Le Monde, który również zajął się tym tematem i pisze, że po tym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości reakcji Polski i Węgier stało się jasne, że pogłębiają się podziały w Europie, pogłębia się podział na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią. I zdaniem gazety teraz rozpocznie się prawdziwa walka o uchodźców, czyli będzie to walka nie tylko o ich rozdział, ale będzie to także walka o pieniądze. I gazeta pisze, że Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski chcą tak naprawdę odebrać Polsce i Węgrom pieniądze. Tutaj gazeta przypomina list, który Jean-Claude Juncker, szef komisji, kiedyś napisał do Orbana, w którym mu wytknął, że Węgry otrzymały w latach 2014-2020 ponad 25 miliardów euro, co stanowi 3% PKB kraju, i że teraz będzie takie dążenie, będą takie starania, żeby te fundusze unijne ukrócić. Oczywiście, jak twierdzi gazeta, to nie jest tak, że Unia chce, żeby te podziały na wschód i zachód się pogłębiały w Europie, ale że niestety tak to się dzieje i że Unia będzie próbowała w związku z tym podzielić Europę Wschodnią, i to podzielić wzdłuż ewidentnych sprzecznych interesów, które mają państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Ale ostatecznie, pisze Le Monde, trzeba przyznać, że ten system relokacji według kwot jest wielką porażką Unii. Z tych 160 tysięcy uchodźców, którzy mieli zostać zrelokowani, relokowano góra 30 tysięcy, a mechanizm pod koniec września dobiega końca. No i tutaj przechodzimy znowuż do Niemiec i gazeta Die Welt pisze o rosnącym antysemityzmie w Niemczech. Recenzowano 681 przypadków ataków na tle antysemickim. To jest o 4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli w pierwszym półroczu tego roku 681, i że jest to według statystyk głównie dziełem prawicowych ekstremistów. Gazeta jednak wskazuje na to, że Centrum Badań i Informacji nad Antysemityzmem przeprowadziło odpowiednie badania i doszło do wniosku, że jednak to nie jest do końca prawdą i że tak w rzeczywistości 81% przypadków ataków fizycznych jednak jest dokonywanych przez muzułmanów. I gazeta pisze, że
ten rozdźwięk między oficjalnymi statystykami a badaniami przeprowadzanymi przez różne inne ośrodki, przez ekspertów, wynika z tego, że każdy atak antysemicki, gdzie nie wiadomo, kto jest jego sprawcą, nie są znane okoliczności, zawsze jest przypisywany automatycznie skrajnej prawicy, chociaż o wiele częściej jego sprawcami są albo osoby lewicowe na tle konfliktu palestyńskiego, albo muzułmanie. I to jest przegląd prasy zagranicznej na dziś i zapraszam na następny w poniedziałek.